przygotowała, tak jak Państwo sobie życzyli, prezentację z okazji 110. rocznicy urodzin Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Sądzę, że to będzie bardzo ciekawy przekaz, a potem Państwo sobie przy kawce podyskutują. Życzę wobec tego miłych chwil spędzonych w bibliotece. 23 stycznia w domu przy ulicy Mazowieckiej 11 przychodzi na świat pierwowodny syn Konstantego Gałczyńskiego, Iwandy Cecylii Złokuszańskich. Otrzymuje imiona Konstanty Ildefons. Ojciec przyszłego poety, urodzony na dzisiejszych przedmieściach Torunia, jest technikiem kolejowym. Matka reprezentuje warszawskie mieszczaństwo. Babka Konstantego, po kądzieli Marianna Amelia Spaszkowskich, była właścicielką kilku kamienic oraz popularnej wówczas instalacji. I temu służą takie spotkania. Ożywienie myślenia. Tutaj ta życzliwość, z jaką się spotykamy, wiąże się też z takim szacunkiem dla wieku. Mamy miejsca siedzące, o czym nie zawsze widzę, pamiętają. Mamy czas. I doceniając Pani trud, doceniając to, że Pani tyle czasu poświęciła, by zestawić ten materiał, a teraz jeszcze stojąc go zaprezentowała, a my pozycję stojącą doceniamy głęboko. Pozwolę sobie w naszym imieniu ten skromniutki bukiecik wręczyć. Jest taka potrzeba. Taki akcent docenienia. Po raz kolejny było nam bardzo miło.